21. edycja konkursu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Oczko albo 21 postulatów. Postulat o wolności słowa to jest ten postulat, z którym Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wychodzi, co jest na sztandarze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Nagrodę Watergate otrzymuje Anita Gargas, autorka filmu Anatomia upadku. Za wielostronną relację będącą wynikiem dziennikarskiego śledztwa prowadzonego wielopłaszczyznowo, za dziennikarską pasję i determinację autorki w odsłanianiu okoliczności katastrofy samolotu z polskim prezydentem na pokładzie. I mikrofon dostanie. Bardzo dziękuję za tę nagrodę, dla mnie bardzo ważną, ponieważ czuję się przede wszystkim dziennikarzem śledczym, a dopiero później publicystą, komentatorem, dziennikarzem newsowym. Dziennikarstwo śledcze to według mnie kwintesencja dziennikarstwa, zresztą zamierający gatunek. Kwintesencja, no bo co jest ważniejsze w naszej misji, jak nie patrzenie władzy na ręce, a w przypadku katastrofy smoleńskiej to chyba jest wręcz obowiązek każdego dziennikarza. Więc bardzo serdecznie dziękuję za tę nagrodę i chciałam podziękować tym, bez których nie byłoby filmu Anatomia upadku, Rafałowi Dzięciołowskiemu, który dzielnie nam towarzyszył w Rosji, ale także podczas zdjęć w Polsce, a także operatorowi Andrzejowi Chrechorowiczowi, bez których nie byłoby tych zdjęć. Bardzo dziękuję. Nagroda Główna Wolności Słowa za publikację w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszenia praw obywatelskich, praw człowieka. Film Joanny Lichockiej i Jarosława Rybickiego. Film Prezydent. Za podjęcie i sprawną realizację w filmie dokumentalnym najważniejszego w ostatnich latach dla Polski tematu, problemu sytuacji Polski i polskiej racji stanu w koncepcjach prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego film jest pierwszą biografią. To zarazem najwłaściwszy sposób zapoczątkowania poważnej dyskusji o tej postaci. Film wykorzystuje wiele nieznanych materiałów archiwalnych, zdjęć i rozmów z osobami z najwyższej półki politycznej. I to jest film, dzięki któremu naprawdę poznajemy rzeczy, o których nie wiemy. Poznajemy takie fragmenty z życia Lecha Kaczyńskiego, które niekoniecznie przedostawały się do naszej świadomości. To są fragmenty, dla mnie najważniejszy moment w tym filmie to wystąpienie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego na Westerplatte. To był 2009 rok, 1 września. To było wystąpienie, w czasie którego prezydent Lech Kaczyński mówił o Polsce, o historii, o racji i o tym, kto był winny, a kto był niewinny w czasie II wojny światowej. I mówił to stojąc naprzeciwko prezydenta Putina. Powiedział mu prosto w oczy, jeżeli można w ogóle prezydentowi Putinowi mówić coś prosto w oczy, powiedział mu taką prawdę. I widać było, że to jest ten moment, który jest bardzo ważny. Zresztą w tym filmie jest dużo więcej ważnych momentów i znanych, i nieznanych, i z dawnych czasów, i choćby rzeczywiście wystąpienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji. To było też niesamowita opowieść, ale tą bardziej wszyscy znamy i widzieliśmy. Gratulujemy autorom filmu i zapraszamy do mikrofonu. Bardzo, bardzo dziękujemy Kapitule Stowarzyszeniu za tą wspaniałą nagrodę. To wielki honor, zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie
w całej dalszej pracy. Ważna jest dla nas nazwa Nagrody Wolności Słowa i to, że możemy się cieszyć wolnością słowa. Film nasz, Prezydent, powstawał poza takim tradycyjnym modelem produkcji związanym z telewizjami. To miało swoje konsekwencje, głównie dla ekipy filmowej, która musiała nadzwyczajny wkład i zaangażowanie i cierpliwość włożyć w swoją pracę. W tym miejscu chcieliśmy podziękować Piotrowi Niemiejskiemu, autorowi zdjęć, Michałowi Lorencowi, autorowi muzyki, Pawłowi Nowakowi za montaż, Łukaszowi Rydzewskiemu za dźwięk i Anicie Czerwińskiej, Tomkowi Sakiewiczowi i wydawnictwu, niezależnemu wydawnictwu polskiemu za wyprodukowanie tego filmu. Pozwolą Państwo też, że podzielę się taką nadzieją, że to, co nazywamy dziedzictwem Lecha Kaczyńskiego, będzie jeszcze przynosiło, mam taką pewność, będzie jeszcze przynosiło dużo dobrych owoców. Dziękuję. Jarek właściwie wszystko powiedział, co najważniejsze. Ja jestem zaszczycona oczywiście, że drugi raz z rzędu udało mi się zdobyć tę nagrodę, na dodatek w tak szacownym gronie, bo każda z tych osób, które przed nami odbierały wyróżnienia, to jest wspaniały dowód na to, że polskie dziennikarstwo wcale nie jest w tak fatalnej kondycji, jak zwykliśmy nawet sami, ja sama, o tym mówić. Cieszę się też, że to wyróżnienie odbieram tego samego dnia, kiedy odbiera je Janek Stręgowski, który uczył mnie tego zawodu. Dziękuję, Janku. I chciałabym powiedzieć, że myślę, że ten film znalazł uznanie jury nie tylko dlatego, że myśmy się rzeczywiście bardzo starali, żeby to był dobry film, żeby były ciekawe zdjęcia. Piotr Niemiński jest świetnym operatorem, który dla nas po prostu zrobił na chwilę sobie przerwę między robieniem filmu z Zanussim i Holland i zrobił to dla Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że ta postać, polityk tego formatu, którego brak chyba odczuwamy bez względu już w tej chwili na podziały polityczne, zwłaszcza teraz w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie. Myślę, że ta postać i jej siła powoduje, że ten film przemawia do nas, bo tam przemawia do nas to, co próbował zrobić Lech Kaczyński. I myślę, że oprócz tego, że jest to film o chyba najfajniejszym, ale na pewno najlepszym prezydencie, jaki nam się zdarzył w XX wieku, to myślę, że jest to także film o tym, że można marzyć o Polsce wolnej, suwerennej, demokratycznej i wolnej od komunistycznego dziedzictwa. Że to jest możliwe. Bohaterowie tego filmu mówią o dokończeniu rewolucji Solidarności. O tym, że nam się ona nie udała do końca. Ale o tym też, jak mówi Włodek Resiak, że kiedyś będzie tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Bardzo dziękuję. Nie byłoby tych wszystkich filmów, też tych, które tutaj były wyróżnione w części, gdyby nie środowisko Gazety Polskiej i determinacja Tomasza Sakiewicza do tego, żeby te filmy mogły być produkowane, a jeżeli nawet były wyprodukowane własnym sumptem, jak to wiele razy się zdarzało przez różnych twórców, to mogły ujrzeć światło dzienne dzięki temu, że były dołączone do Gazety Polskiej. Tak też było z filmem Prezydent. Także ja bym chciała, żebyśmy nie zapominali o tym, że nie byłoby tego, gdyby nie Tomasz Sakiewicz. A teraz my zostajemy z laur za całokształt twórczości przyznany w 2013 roku. Otrzymuje go pan Bogdan Urbankowski. Pisarz, publicysta, filozof, poeta. Zawsze chciałam pana poznać. Bardzo się cieszę, że w tak niezwykłych okolicznościach mi się udało.
Laudację wygłosi Stefan Truszczyński, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a fotel dla pana jest tam przygotowany. Wreszcie dostanę ten głos. Proszę państwa, to był wspaniały konkurs. Ten konkurs gromadził fantastyczne prace, 480 wyróżnionych. Muszę to podkreślić. I dlatego tak ważne i tak bardzo się cieszę, że właśnie przy tych tak wspaniałym konkursie możemy ogłosić państwu, że nasza nagroda, ważna nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którą przyznajemy już wiele lat i którą dostali bardzo fantastyczni ludzie. W tym roku nagrodę Lauru Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za 2013 dostał właśnie poeta, pisarz, dramaturg, filozof, fantastyczny człowiek. Ja mam tutaj powiedziane, że mam wygłaszać laudację. No, przyniosłem sobie bardzo dużo książek. Mogę je państwu zacząć czytać, ale tego nie zrobię. W ostatnim momencie zadzwoniłem do jednego z naszych kolegów, którego bardzo cenię, do Andrzeja Wernica. Jest to jeden z dziennikarzy, jest to chyba jedyny człowiek na tej sali, który w Powstaniu Warszawskim przeszedł kanałami. Matka go wyniosła ze Starówki na Krakowskie. I Andrzej powiedział mi, powiedz tak, to jest człowiek, który walczy o niepodległość. To jest człowiek, który walczy o chrześcijański byt naszego narodu, tak ważny. To jest fantastyczny facet, który jest skromny, cichy, którego wielu z was nie zna, wy go nie znacie. Natomiast to jest człowiek, który jest tak potrzebny. Tutaj na ramieniu mam książki, tylko właściwie kilka, ale je pokażę. Pokażę je dlatego, że warto, żeby pamiętać, że książki Bogdana Urbankowskiego o Piłsudskim, o Dostojewskim, książki jego o Czarna Msza. Czerwona Msza, przepraszam. Tak, Czerwona Msza. O tych, którzy właśnie pisali, no, podlizując się, wystraszeni, pisali źle. A także mam taką małą jeszcze książeczkę, która została wydana przez Edition Dębiński już dość dawno. I tutaj mam sporo informacji. No myślę, że przynajmniej kilka. Bogdan Urbankowski urodził się w środku wojny, w 1943 roku. Studiował polonistykę, skończył polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest taki mały tomik jego wierszy. Kordian i Ham. Może tylko króciutko, jeden fragment z tego wiersza. Tak stali przez dzieje nasze, jak przez barykady. Kordian ginął na każdej sztandarem płonącym. Ham z każdej z martwych wstawał. Godnie spluwał w łapy i szedł trupy obdzierać nim ze śmierdną w słońcu. To Bogdan napisał w 67 roku. Chciałbym państwu jeszcze wiele rzeczy powiedzieć. Myślę, że przynajmniej warto przypomnieć, bo z kolei Teresa Bochwic, która jest jurorką od lat naszych konkursów, mądrą i życzliwą kobietą, powiedziała mi, nie zapomnij, właściwie powiedz najpierw, że Bogdan jest poetą. Bogdan Urbankowski jest wspaniałym poetą. Jest poetą neoromantycznym. Nawet stworzył taki ruch. Nawet był prekursorem i wymyślił to wszystko. Jeszcze jedna sprawa. W rządzie Jana Olszewskiego pełnił funkcję doradcy MON do spraw kultury i wychowania. Czyli to jest człowiek, który ogarniał swoją pracą, swoimi zainteresowaniami tak ważne, najważniejsze dziedziny życia. Dlatego bardzo się cieszę, że mi właśnie przypadło w udziale i trzymam tutaj w ręku laur SDP Bogdanowi Urbankowskiemu, pisarzowi i publicyście, filozofowi i poecie, zarząd główny SDP. Powiem państwu, że my czasem się kłócimy, od kilku lat te laury przydzielamy. Nas jest 12, prezes nam panujący Krzysztof Skorwoński 13 i tym razem byliśmy jednomyślni.
Tym razem, drogi Bogdanie, ta nagroda dla Ciebie. Jeszcze jedno. Udało mi się, przypomniało mi się, bo myśmy byli w jednym plutonie. To jest zdjęcie z 62 roku. I to jest zdjęcie, tam jeszcze są inni koledzy, to różni, ale Bogdan tam był malutki. I udało mi się wykadrować w zakładzie. Właśnie widzicie Państwo, poznajecie. Bogdan strzela. I dobrze strzelał, dobrze. Proszę Państwa, nie ukrywam, że jestem wzruszony. Padły tu słowa także, że jestem skromny. Nie wiem, czy jest to prawda, dlatego że byłbym obłudny, gdybym nie przyznał, że liczyłem na jakąś nagrodę. Ale muszę też przyznać, że się pomyliłem, przynajmniej co do daty, dlatego że liczyłem na jakieś bardzo skromne wyróżnienie pośmiertne. To, że dostałem to dzisiaj wśród przyjaciół, to dla mnie naprawdę jedna z najważniejszych, najpiękniejszych chwil w życiu. Także chciałem podziękować i tym, którzy tę imprezę stworzyli. Tu słowo twórca jest znacznie lepsze niż organizator. Trzeba było tworzyć w materii bardzo subtelnej, społecznej, wykazując i talenty organizatorskie, ale także i empatię i tolerancję dla ludzi, którzy mają inne poglądy. I chciałem także podziękować tym, którzy mnie wspierali w tym, co robiłem, zwłaszcza przyjaciołom z Gazety Polskiej i z całej sfery, którą nazywamy sferą wolnego słowa. Jeżeli mogę zakończyć takim życzeniem, no to chciałbym, żeby ta sfera była jak największa, żeby obejmowała coraz nową prasę, żeby była w końcu całopolską. Dziękuję.